Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Dzieci klas 1 do 3 wracają do szkół. Wyniki kontroli bloków na Ratajach. W planach nowe osiedle na Kobyle Polu mieszkańcy protestują. Zapraszam. Kończą się ferie zimowe. Rząd wydał decyzję dotyczącą powrotu uczniów do szkół. Klasy od 1 do 3 od poniedziałku 18 stycznia będą znów uczyć się stacjonarnie. Czy szkoły są gotowe na powrót najmłodszych roczników? O tym w materiale Violetty Łychtańskiej-Błaszczak. Od poniedziałku 18 stycznia dzieci z klas 1-3 wracają do szkół. Pozostali uczniowie po świątecznej i zimowej przerwie wracają przed ekrany swoich komputerów, by uczyć się zdalnie. Edukacja wczesnoszkolna przygotowuje się do normalnego trybu nauczania. Jak nauczyciele komentują taką decyzję rządu? Nauczyciele oczywiście czekają na dzieci. Być może lepiej byłoby, gdybyśmy wrócili za 2 tygodnie. Czyli ten czas poferyjny byśmy odczekali jednak w domu. Natomiast jeśli decyzja jest, że wracamy 18, oczywiście jesteśmy gotowi. Zostało tylko jeszcze darmowe testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa. Akcja trwa w dniach od 11 do 15 stycznia i jest dedykowana dla nauczycieli klas 1-3 i kadry niepedagogicznej. Nie wszyscy pedagodzy w Poznaniu i na Ratajach jednak postanowili wziąć udział w darmowych badaniach. Dla przykładu 19 nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 20 mogło się przetestować. Chętnych było 6 osób, w tym także pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami. Dlaczego znaczna część kadry pedagogicznej podejmuje taką decyzję, by nie poddać się testom? Z różnych przyczyn, głównie takich, że no wiadomo, jak się testujemy, to jest test. On jest ważny teraz, za tydzień możemy być ponownie, mieć kontakt z kimś, kto jest chory i ponownie być zarażeni, więc większość nauczycieli nie widziała sensu w przeprowadzaniu badań jednorazowych. Zastępca prezydenta miasta Poznania wskazuje, że zamiast testować, powinno się szczepić nauczycieli. W naszej ocenie powinni być w tej chwili szczepieni nauczyciele właśnie tego nauczania początkowego klas 1-3, czyli dzieci, które właśnie mają ruszyć do szkół za parę dni. I oczywiście nauczyciele, nauczycielki w tym przypadku z przedszkoli, bo testy wiadomo miały swój sens w czasach, kiedy nie było szczepionki. Powrót do szkoły niesie za sobą zmiany w planach lekcji czy pytania dotyczące zajęć z języka angielskiego, WF-u, etyki czy religii. Z uczniami w klasie bowiem powinien przebywać tylko wychowawca. Nauczyciele wskazują na rozwiązanie, w którym inni pedagodzy mogliby łączyć się z dziećmi zdalnie. Jest to do zrobienia, że klasa po godzinach stacjonarnych ze swoją panią z edukacji wczesnoszkolnej pozostanie w klasie z opiekunem, a zdalnie połączy się z nimi nauczyciel języka angielskiego. Koordynować jednak takie zajęcia musiałby wychowawca. Za taką pracę powinien dostać dodatkowe wynagrodzenie. No ale wiemy, że subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów już nawet dzisiaj w 50 paru procentach ledwie. I pytanie właśnie, kto to ma wszystko finansować? Czy znowu samorząd miasta? No, to są rzeczy, które właśnie potem irytują i powodują, że właśnie brakuje pieniędzy na wiele innych rzeczy, które powinny być realizowane ze strony samorządu. Czy może brakować? A finansujemy rzeczy, za które powinno płacić po prostu polskie państwo. Miasto apeluje do rodziców o to, by zarówno oni, jak i ich dzieci ograniczyli kontakt z innymi osobami dla wspólnego bezpieczeństwa. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla Poznania podał wyniki kontroli bloków mieszkaniowych zbudowanych z wielkiej płyty. Ogólnie sytuacja jest dobra, ale zdarzają się pomniejsze uchybienia. Jak wypadła kontrola na Ratajach? Jak długo postoją jeszcze bloki z wielkiej płyty? To zależy od ich obecnego stanu technicznego. Kontrola tego typu budynków prowadzona była w 2020 roku przez Poznański Nadzór Budowlany. Miała odpowiedzieć na pytania, czy bloki mogą być bezpiecznie użytkowane, czy przeprowadzane są niezbędne prace remontowe i czy zalecenia nadzoru są przestrzegane. Jakie są ostateczne wnioski? Odpowiedź na każde z tych pytań jest pozytywna. Spółdzielnie mieszkaniowe ze swoich ustawowych obowiązków oczywiście się wywiązują. Zresztą nasze wcześniejsze kontrole w tym zakresie również to stwierdzały. Także tu nie ma żadnego zaskoczenia dla nas. Łącznie sprawdzono 54 budynki należące do 5 poznańskich spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Jak wypadła kontrola na Ratajach?
oceniam sytuację jako dobrą. Były oczywiście przypadki dotyczące na przykład konieczności odnowienia elewacji, wymiany ocieplenia ścian szczytowych tutaj w przypadku akurat budynku na osiedlu Armii Krajowej, czy też konieczność wykonania naprawy warstwy fakturowej, uszkodzony tynk. No, takie charakterystyczne dla obiektów ocieplonych mankamenty. Na ratajach nadzór budowlany sprawdził 24 bloki położone na osiedlach Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, Powstań Narodowych i na osiedlu Piastowskim. To jednak nie koniec kontroli. Nadzór budowlany zapowiada, że potrzebne są mu jeszcze dodatkowe informacje dotyczące tzw. wieszaków, czyli stalowych elementów łączących betonowe płyty. To będzie generalne pytanie, zadamy je wszystkim zarządcom budynków właśnie zrealizowanych w tej technologii, dlatego że ono jest bardzo, bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji. Zapytaliśmy spółdzielnię mieszkaniową Osiedle Młodych, czy i kiedy jest w stanie dostarczyć nadzorowi budowlanemu informacje o stalowych łączeniach. Okazuje się, że spółdzielnia już wcześniej sama zlecała tego typu kontrolę dla kilku wybranych budynków. Badania wykazały, że nie posiadamy problemów wad systemowych, jeśli chodzi o jakość stali w wieszakach, natomiast zauważono pewne jednostkowe wady montażowe ówczesnej wytwórni. Spółdzielnia przyznaje jednocześnie, że kontrola miała ograniczony zasięg ze względu na jej koszty i czasochłonność. Problem stalowych wieszaków dotyczy tylko bloków zbudowanych z płyt trójwarstwowych, czyli w przypadku rataj budynków na górnym tarasie wzniesionych po 1982 roku. Nowe osiedle mieszkaniowe ma powstać na Kobyle Polu w sąsiedztwie szpitala imienia Józefa Strusia przy ulicy Żelaznej. Obecnie trwa załatwianie urzędowych formalności, ale formalnością na pewno nie będzie uzyskanie akceptacji lokalnych mieszkańców, którzy protestują przeciwko budowie w tej lokalizacji. Przygotowania do budowy nowych bloków mieszkaniowych na Kobyle Polu w sąsiedztwie szpitala i przy ulicy Żelaznej trwają od 2018 roku. Nie będzie to inwestycja prywatnego dewelopera, ale Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we współpracy z Urzędem Miasta. W tej lokalizacji powstanie 12 budynków mieszkalnych. Jeden z nich będzie sześciokondygnacyjny, pozostałe pięciokondygnacyjne i dwa garaże naziemne o pięciu kondygnacjach. Nowe bloki mają mieścić około 400 mieszkań, mają być objęte miejskim programem mieszkaniowym przewidującym dopłaty do czynszu. O tym, kto będzie mieszkał w tych budynkach, będzie decydowało miasto Poznań, bo to miasto Poznań będzie przeprowadzało nabór najemców. Obecnie trwa opracowywanie koncepcji dla pierwszej części osiedla. Teren inwestycji to jest ten, który znajduje się tutaj w czerwonej. Wszelkie inwestycje tego typu muszą być konsultowane z lokalnymi samorządami pomocniczymi. Urząd Miasta zwrócił się już z prośbą o opinię do samorządu pomocniczego Antoninek Zieliniec Kobyle Pole. Urzędnicy chcą, aby miasto przekazało bezpłatnie ziemię do PTBS w celu rozpoczęcia budowy. Wszystko jednak wskazuje na to, że radni osiedlowi wydadzą opinię negatywną. Droga, która miałaby tędy przebiegać przez tą łąkę, oczywiście skomplikowałaby ruch mieszkańców, pasażerski, samochodowy na tym terenie. W tej chwili już ulica Arcybiskupa Dymka obciążona jest maksymalnie. Nowe osiedle to nowi mieszkańcy i nowe samochody. Ale oprócz wzmożonego ruchu samochodowego, mieszkańcy boją się także, że zlikwidowane zostaną ogródki działkowe. Są zbulwersowani, że załatwianie formalności związanych z budową osiedla rozpoczęło się bez ich wiedzy i chcą doprowadzić do stworzenia planu zagospodarowania dla tego terenu z innym przeznaczeniem niż osiedle. Stanowisko w tej sprawie podjął już zarząd osiedla. Zarząd jednogłośnie rekomendował opinię negatywnie wniesienie tego terenu aportem pod zabudowę mieszkaniową spółdzielczą, notabene PTBS, jak również budowę dalszej inwestycji, rekomendując jednocześnie wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z funkcją zieleń użytkowa. Urzędnicy przekonują, że osiedle nie będzie zbyt gęste i znajdzie się na nim również miejsce na zieleń. Opracowana koncepcja
przewiduje dużą przestrzeń pomiędzy poszczególnymi budynkami, przewiduje wytworzenie placu zabaw, a także oczka wodnego po to, żeby przeciwdziałać zjawisku wysuszania terenów, a także ograniczać koszty związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Mieszkańcy podkreślają, że nie są przeciwni budowie nowych mieszkań, ale jeśli już mają powstać na Kobylepolu, to powinny zostać usytuowane bliżej ulicy Szwajcarskiej, a nie ulicy Żelaznej. Teren, który znajduje się opodal działki wyznaczonej, czyli przy browarze za lądowiskiem helikopteru, gdzie w tej chwili jest praktycznie dziko rosnący, zaniedbany, niszczony, miejsce idealne do wybudowania tego osiedla, a jednocześnie komunikacyjnie nie przeszkadza to, nie tamuje ruchu czy nie komplikuje, tak jak w chwili obecnej. Ostateczną opinię musi wydać cała Rada Osiedla, a nie tylko zarząd. Następne posiedzenie ma odbyć się jeszcze w styczniu. Trzeba jednak pamiętać, że opinie Rad Osiedli dotyczące inwestycji w Poznaniu nie są dla urzędników wiążące. Miasto Poznań przygotowuje się do sprzedaży kolejnych działek w rejonie Rataj. Pierwsza znajduje się przy ulicy Brneńskiej w sąsiedztwie Centrum Handlowego Poznania. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania jest to teren przeznaczony na usługi. Jej powierzchnia to prawie 5000 m2. Przetarg na tą działkę odbywał się już trzykrotnie, ale bez efektu z powodu braku chętnych. Teraz miasto wystawia ją na sprzedaż po raz czwarty. Na sprzedaż niedługo wystawiona zostanie również ziemia sąsiadująca z rondem Rataje. Łączna powierzchnia to 11 tysięcy m2. Przeznaczenie to usługi. W sąsiedztwie ronda dopuszczone są wysokie biurowce. Ziemia na sprzedaż wystawiona zostanie również w sąsiedztwie ronda Żegrze. Tutaj powierzchnia jest największa, bo ponad 20 tysięcy m2. W miejscowym planie zagospodarowania działki te widnieją jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub usługowej. Zamów książkę z biblioteki do swojego domu. Ulubione tytuły na wynos serwuje Biblioteka Raczyńskich. Akcje Książka dla seniora i Czytanie bez barier rozpoczęły się w 2018 roku, ale w trakcie pandemii, a teraz i w czasie lockdownu, nabrały dodatkowego sensu. Ich celem jest dostarczanie książek do osób, które nie mają możliwości samodzielnie przyjść do biblioteki. W przypadku książki dla seniora to tutaj beneficjentami są seniorzy powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek nie mogą sami przyjść do biblioteki. Czytanie bez barier z kolei to akcja kierowana do osób z niepełnosprawnościami oraz do ich opiekunów. Osoba zainteresowana musi jedynie zadzwonić do Biura Urzędu Miasta Poznania, by książki wypożyczyć. Tam informuje pracownika o swoich danych osobowych, a także o tym, co lubi czytać. I to nie muszą być konkretne tytuły, to mogą być gatunki czy autorzy, które są chętnie czytane przez tę osobę. Na podstawie takiego wywiadu zostaje dana osoba przyporządkowana do jednej z czterech filii biorących udział w naszej akcji. Osoby z Rataj mogą wypożyczać książki z Biblioteki Raczyńskich zlokalizowanej na osiedlu Oświecenie 59. Bibliotekarze w każdy poniedziałek wożą książki do swoich podopiecznych, których w Poznaniu jest 100. Każdy pracownik biblioteki podczas wizyty zawsze się legitymuje. Ci pracownicy są wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem i numerem telefonu, dzięki czemu jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy ta osoba, która stoi pod jego drzwiami rzeczywiście jest pracownikiem biblioteki, to może to sprawdzić. No a teraz z racji na pandemię, dodatkowe środki ostrożności, nasi pracownicy mają maseczki, mają rękawiczki i prosimy, aby osoby odbierające książki także na tę chwilę zasłaniały nos i usta. W podobny sposób oddaje się książki. A jakie tytuły czytają poznaniacy? To Biblioteka Raczyńskich ma zdradzić na swoim Facebooku. W środę 20 stycznia o godzinie 18 bibliotekarze podczas spotkania z mieszkańcami naszego miasta powiedzą, co czytał Poznań w 2020 roku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dominuje jedno nazwisko. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych informuje o otwarciu kasy w siedzibie zarządu spółdzielni.
W okienku na osiedlu Piastowskim 16 będzie można zapłacić czynsz, ale tylko w określonych dniach, czyli 18 stycznia w godzinach od 10 do 16, 21 i 22 stycznia od 10 do 14 oraz 27 i 28 stycznia również od 10 do 14. Jednocześnie kasy w siedzibach administracji osiedli nadal pozostają zamknięte. Spółdzielnia przypomina, że wpłat można dokonywać również za pomocą przelewów internetowych, w placówkach bankowych lub pocztowych. Mając na uwadze, że ograniczone funkcjonowanie kas w czasie pandemii może utrudniać dokonanie płatności, szczególnie osobom starszym, spółdzielnia zapowiedziała, że do 31 stycznia nie będzie naliczać odsetek za zwłokę w opłatach za użytkowanie lokali. W kasie na osiedlu Piastowskim 16 obsługa mieszkańców będzie odbywać się pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Spółdzielnia przypomina, że w budynku zarządu obowiązuje bezwzględna zasada zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. W końcu spadł długo wyczekiwany śnieg. Dzieci po zimowe widoki czy zabawy nie muszą jechać w góry, co zresztą utrudnia aktualnie trwający lockdown. Namiastkę ferii widać za oknem, gdy jedni się cieszą z niskich temperatur, inni mają ręce pełne pracy. To czas, gdy w teren rusza Straż Miejska z pracownikami socjalnymi, by udzielać pomocy osobom bezdomnym. Temperatura bliska zeru jest bardzo już niebezpieczna i zagraża zdrowiu, życiu ludzi, którzy przebywają w miejscach nieogrzewanych. Paradoksalnie, im niższa temperatura, tym tak naprawdę bezpieczniej, bo część z tych osób po prostu przenosi się do innych miejsc ogrzewanych. Jednak osoby, które nie jadą do ogrzewalni i postanawiają pozostać na koczowiskach, potrzebują pomocy. Dlatego Straż Miejska z pracownikiem MOPR-u pojawia się w takich miejscach raz lub dwa razy dziennie. Na Nowym Mieście miejsc bytowania osób bezdomnych jest 27. To najwięcej w skali całego miasta. Śpią one najczęściej w barakach, na przystankach pod mostami, na działkach, w altanach śmietnikowych. Osobom najbardziej potrzebującym miasto oferuje pomoc socjalną, medyczną. Pracownicy MOPR-u zachęcają do wyjścia z bezdomności i informują o najlepszych rozwiązaniach. Strażnicy miejscy serwują posiłek. To jest ten wspomniany pakiet z pakietu żywnościowego. Największa część to jest wołowina w sosie pomidorowym. Jest to danie na gorąco, ono jest samo podgrzewające się. Jest tutaj oczywiście instrukcja, jak to stosować. Mamy środki higieniczne, no i oczywiście plaster miodu i taki baton. Pomagać chce też Caritas. Dla osób bezdomnych duchowni zorganizowali zbiórkę koców, nieużywanych kurtek i butów. Rzeczy te można przekazać do centrali Caritas Poznań przy Rynku Wildeckim w godzinach od 9 do 15.30 bądź do jadłodajni Caritas prowadzonej przez siostry Elżbietanki przy ulicy Łąkowej 4. Obecnie ogromna jest potrzeba kocy i ciepłych rzeczy zimowych, szczególnie zimowych, żeby właśnie na co dzień, którzy przychodzą, proszą o pomoc, ponieważ niektórzy śpią gdzieś w jakichś kanałach, gdzieś pod mostami, są przemoknięci, proszą też o skarpety, pomimo że na święta Bożego Narodzenia wydałyśmy 1600 par, na Trzech Króli wydałyśmy kolejne 700 par skarpet. Oczekiwanie pomocy, jak słychać, jest wielkie. Co jeszcze możemy zrobić? Zauważymy bezdomnego, zauważymy jakieś koczowisko, to należy to przekazywać. Do kogo? Czy to będzie Straż Miejska, czy to będzie Policja, czy to będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest tą wiodącą jednostką, która właśnie tymi sprawami przede wszystkim się zajmuje. 986 to numer do dyżurnego Straży Miejskiej, któremu taką informację możemy podać całą dobę. Ratajska akcja Zima 2021 ruszyła. Pomimo lockdownu udało się ją zorganizować dla dzieci z klas 1-4 w szkole podstawowej nr 6. Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury z pomocą instruktorów z domów kultury funkcjonujących na Ratajach, Hartowie i Żegrzu przygotowali atrakcyjną ofertę dla najmłodszych.
Dzieci mają zapewnioną opiekę, co też jest właśnie dla rodziców bardzo ważne, żeby chociaż troszeczkę im pomóc w tym czasie. No i dla dzieci jest to niezwykle ważne, bo nawet po tych kilku godzinach pierwszych, jak tutaj jesteśmy, widać, że dzieci naprawdę są spragnione własnego towarzystwa, spotkania z rówieśnikami, zabawy. Tak więc w innej formie te półkolonie, ale chyba potrzebne dzieciom jak nigdy przedtem tak naprawdę. Dzieci korzystają z możliwości, jakie daje im szkoła, ćwiczą na sali gimnastycznej, korzystają z boisk, organizując tam na przykład mecze piłkarskie, ale to nie wszystko. Instruktorzy wdrażają mnóstwo nowych pomysłów. Dzisiaj będziemy poznawać sprzęt cyrkowy, dzieci nauczą się żonglować, będą wiedzieli, jak wykorzystać też takie umiejętności cyrkowe do tego, żeby później się lepiej uczyć. Dodatkowo w następny dzień będziemy organizować podchody, będzie grill, będziemy też mieć taki dzień poświęcony filmowi, będziemy oglądać film, ale później będziemy też o tym dyskutować i tworzyć sami animację poklatkową. Instruktorzy zapewniają opiekę 4 grupom. Dzieci w związku z pandemią i ograniczeniami, które wprowadził rząd, by zatrzymać wirusa, w trakcie trwania lockdownu siedzą głównie w domach. Dlatego udział w zimowej odsłonie akcji Zima, jednak nieco innej niż była organizowana do tej pory, jest mimo wszystko dla nich ciekawą rozrywką. W tym roku takie trochę inne są te półkolonie zimowe, no ale właśnie, czy odczuwasz, że rzeczywiście jakaś jest różnica między tymi, które były na przykład do tej pory? Myślę, że jest dosyć spora różnica, bo tak to trzeba trzymać też dystans od siebie i no, trzeba nosić te maseczki też. Ale to dobrze, że te półkolonie tutaj mają miejsce? Cieszysz się, że z nich korzystasz? Tak, bo przynajmniej można trochę wyjść z domu i trochę się pobawić z innymi. Jak wygląda twoje życie codzienne w pandemii? Czy takie półkolonie to jest jakiś rarytas? Tak, bo zawsze, bo tak to codziennie siedziałam w domu, czekałam, mama wróci z Wojtkiem, czyli moim młodszym bratem, do domu. No i bawiłam się, nudziłam, no nudno było dosyć. A teraz tutaj jest bardzo fajnie. Bardzo fajne zabawy, bardzo fajne zajęcia, więc warto ani siedzieć w domu i grać w jakieś gry. No właśnie, co robicie teraz w trakcie trwania pandemii siedząc w domu? Co byście robili, gdyby was tu dziś nie było? No ja bym pewnie siedział przed telewizorem tylko. Więc to chyba dobry pomysł, że tu jesteś. Dlaczego? No bo nie, przynajmniej oczu sobie nie psuje i jest bardzo dużo aktywności, jest bardzo fajnie. A poza tym poznaliście chyba ciekawe osoby, tak. Innych kolegów. Poznaliśmy bardzo dużo kolegów, fajne osoby, fajne panie, no i bardzo fajnie tu. Półkolonie trwają do 15 stycznia. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 21 stycznia, jak zwykle w czwartek o 16:30. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę trzymać się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia.